Nie ma innej służby zdrowia, jak tylko prywatna. Jeszcze wie pan, szczątki są osób, które po prostu idą do państwowego szpitala, ale te terminy, o których słyszymy, za 14 lat operacja oka, te układy, o których słyszymy, jak pan chce przyjść do szpitala, musi pan zapłacić. To jest wszystko świadectwo, że praktyka to jest medycyna płatna prywatnie. Ktoś komuś musi zapłacić, a nie bezpłatna, tak jak napisano w teorii konstytucyjnej. Więc rozmowa z pisiorami na ten temat nawet niespecjalnie ma sens, bo oni obracają się w sferze pewnej idei i kompletnej fikcji. No jest w konstytucji napisane coś, co kompletnie nie funkcjonuje w rzeczywistości. Nie ma tego, nie ma latających ryb. No i w związku z tym nie ma bezpłatnej służby zdrowia i tyle.